Siemano i witam cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Orc Must Die. Przed nami następna mapa, nazywa się Strumień, ale już zapomniałem wcześniej nagrać. Dobra, kilka sekund różnicy nie robi różnicy. Następna pułapka, wala widzę co orków w powietrze. Czy coś, co to zrobi? Może jakieś kolce na górze będą? Nie, zobaczymy zaraz na następnej mapce. Tym razem, no, rozpoczynaj się. Tak, tej mapy oczywiście nie znam, więc na początku kilka Za minut. każdym razem, gdy obronię jakąś szczelinę, czuję, jak moja więź z nimi ulega wzmocnieniu. Tak jakby wypełniały moją głowę rozgarniętością. Dobra, fajnie, fajnie. No, ty widzisz, ty tutaj już przeciw naszym orkom już jakieś sentymencje uruchamiasz, a przecież mam ich zabijać. Okej, podsumowując naszą drogę, no to tak, tutaj mamy dosyć ciekawe, naprawdę ciekawe. Ciekawe, pod ten strumień będzie tutaj, jeżeli mapę solidnie obszerną. Dobra, zobaczmy, więc tak, podsumowując, na pewno nasze pułapki, te fajne, które walają orków do kwasu, się tutaj bardzo przydadzą. Znaczy, niestety ja tutaj jeden widzę minus. Jeżeli tutaj damy pułapkę, to jest duża szansa, że ten ork przyleci tutaj, albo się już do tamtego kwasu wpadnie, więc to jest ciekawa informacja. Teraz zobaczmy, gdzie ten port prowadzi. Port prowadzi nas tutaj. Czyli pewnie jest to na pewno ładne miejsce strategiczne. Mamy tą pułapkę parową. Próbujmy oczywiście ją. To się też na pewno tutaj przyda. Na pewno się przyda to. No i mieczek. Ło, co tu mamy? Piekielny nietoperz. Latający przeciwnik, unikający pułapek na podłodze. Bądź. Wow. Naprawdę. Okej, dobra. Wszystko, co może być, to jest. Trochę zła rzecz. Mamy darmowego łucznika, fajny. Mam nadzieję, że orkowie będą tylko tędy iść, bo tutaj chętnie bym tych łuczników pozostawił. Mam nadzieję. Oczywiście. Na razie ja z tym mapy nic nie wiem. Dobra, więc tak. Mamy tu do wyboru. Nam proponują łuczników, bo zobaczmy, czy będą kuszlicy. Tak, wszystko do wyboru, do koloru jest. Okay, mamy 3000, więc postawmy sobie tutaj może jeszcze jednego łucznika. Mamy jeszcze drugi chyba taras, tak, tu mamy drugi taras. Na każdym tarasie aby było po dwóch łuczników. Tak, tu mamy na razie dwa tarasy, więc to nie jest dużo robota. Teraz tak, na pewno pułapkę typu wywalamy kwas, postawimy w miejscu tym. Bo to jest taka tego pułapka. O! No tak, tutaj wychodzą orkowie, więc można by też im zrobić taką niespodziankę. Tu mamy wysoki sufit, tak, czyli takiego typu coś, że Kto chce tak. więcej pułapek? Kto chce więcej pułapek? Ślicznie. Teraz pułapkę typu. Takiego typu. Postawimy może Kilka tutaj. dodatkowych dekoracji. Zobaczmy, skąd będą wychodzić. Ła, jaka fajna muzyka! Przewijają się! Picka. Naprawdę epicka, no mówię. Epicka muzyka się zrobiła. Okej. Superowa muzyka, mam nadzieję, że ją będzie słychać. Ale tak nie będzie słychać. Tu wieści na słowo, jest epicka. No więc zaraz robię, czekajcie. Escape, opcje, ustawienia, no i troszkę może muzykę podgłośnimy. Mam nadzieję, że to nie wpłynie bardzo na... Wow, może jednak to jest. Moją słyszalność. W ogóle mamy to przecież. Aha. No właśnie, o takim czymś mówiłem, że może on tam wpaść na drugą stronę. Dosłownie epickie, epic, naprawdę wielki epic, superowa mapa. Jeszcze raz polecam tą grę, jeżeli ktoś nawet jej nie ma, to doradzam, zakupcie ją na Steamie, ta gra jest, a druga bardzo nie jest. Okej. Okay. Cały to standy. Cały to standy. Gdzie to z powietrza? Gdzie wy macie atak z powietrza? Jaki główny, nie wiem to. No. A dobra, to się trochę co to właśnie już nic nie mam.
fajne. Wow, fajowe, fajowe. Okej. No nie, złe rzeczy dla naszych gwardii uczniczej. Czy uczniczej. Mogę to ogłosić, tę kubienkę? No, mogę ich trafić. Okej. Sporo życia mają te kubienki, a mam wygląd. Proszę, gwinty. Gwinty. Ja, zwaliłem przy przypadek ten żyrandol. Okej. Ślicznie. Okej, ładnie. Sąsięte i śmieszane. Dla ciekawości, jeśli ktoś gra w grę o nazwie League of Legends, to postać o imieniu Singed tak gada. Okej, liczniku więcej. Jeden. I postawimy dużo więcej, bo trzeba naprawdę sporo. O, ślicznie. Strzelać te małe gubienka, bo one są chamskie. No na razie też na nas stąd kwestia atakuje. To też jest taki plus na razie. Dokładnie mówiąc, teraz trochę ściszę tą muzykę, bo się boję, że jest za głośna. O, dawaj. Okej. Okay. A, ty to. Się boję, że jest za głośna i to zagłuszy całkowicie mnie, a nie o to mi chodzi. Ha. Okej. Okay. Gwardia strzelecka w boju. Po orku. Też. Też. Też ty mały skrzykaczu. No dobra, jeszcze nawet macie nazwę idealnie, bo wy też skrzykacie. Morujcie. O, jeszcze. O dobra, to się jakaś gwardia strzelecka ładnie działczy. Działaj. O nie. Okej. Okay. Połowa mapy za nami. Troszkę to już nie było łatwo. W ogóle co to robią nasze te pułapki parowe, bo nie jestem sam pewien. W ogóle tylko pierwszy raz w ogóle widzę tego typu te pułapki, więc czemu by ich nie wykorzystać w jakiś inny sposób? Jest ten sposób, to mam oczywiście na myśli nóżkę gdzieś tutaj, bo są bardzo tanie. Musimy zrobić nóżkę tras. Takie pole minowe. Masz pułapek. I ty też. Teraz akurat dostałem. Wow, to taki szybki znajdź się zrobiłem. Fajnie. Fajnie, że przyspieszyli nas trochę. I to też zróbmy na pod koniec tej bazy, może taki jeden, takiego typu pułapkę. No i uwalniamy hordę. Tak, i teraz już idą w końcu tędy. Tak, pewnie teraz 10 ogrów przyjdzie. Czyli atak z powietrza, to źle. Haha, jak wylecą. Fajnie polecieli. Moi ucznicy ślicznie pewnie wykończą z powietrza, więc... Przynajmniej na tej mapie łucznicy to jest naprawdę piękna armia. Więc się dziwię, że co będzie potem, jak te orki tak się uczą, że nawet dostaną jakieś te krabąszczy do latania, czy tam nietoperze. Bum. No nie, mana mi się skończyła. A, dobra, energia, dobra, ale w każdej czego ma mana, dobrze. Gini. Haha, i po tobie. No i co ci dało? Dobra, otrzymaj. Fire! No strzelajcie. Mają szansę na te chrabąszcze. Okej. Więcej łuczników trzeba dać. Teraz dajmy może taką inną formację. Teraz będzie taka formacja trochę jak z Helmowego Jaru. Czyli to będzie w każdym okienku po łuczniku. Tutaj jest bardzo mało, ale o. Taka formacja z Helmowego Jaru. Haha, fajne nawet te chłapki te. Wszyscy wywalają ich w powietrze, ponieważ te jednostki niektórego typu są w ogóle bez sensu. Nie wiem, czy ja w ogóle tą kogoś trafię. Więc ja wracam na moje stanowisko na dole. No ginę, gin. Atak z powietrza? Ja chyba nic nie da. Damy teraz tutaj jedną pułapkę.
To ja zauważyłem to, że jeszcze mi te orki w ogóle w tym meczu nie zraniły, może dostaniemy na 5 gwiazdek. Więc gwiazdko 5 star. No gin ty tutaj, gin. No nie małe skrzykaczki. No ten skrzykacz był popularnie kurdy. Okej. Musieliśmy ich wykończyć w ten sposób. Tak musisz, orku, bo niestety w Polsce parkingi wszystkie są płatne, więc tak musisz. Tak, gdzie jeszcze jeden ork przeżył? No i zginął. Jesteś włoski, dobrze, jesteś włoski, niech ci będzie. Okej, więcej łuczników. Tak, nasza armia składa się bardzo ładnie, ale tak, tu jeszcze brakuje w okienku. Nawet jeszcze jednego. Co postawimy może... A nie mamy kolic, szkoda. Okej. Trochę już polecieli. Ogólnie w tym meczu mamy w ogóle same prawie wsparcie łucznicze, że mają. Dosłownie, że tutaj gdybyśmy samych łuczników zbudowali, to byśmy też wygrywali, bo wykusili. O ty, ładne dwa wywalenia. O nie, oni źli ludzie tam są. Czyli złe orki. Oni mogą ładnie skościć, mogą na łuczników tylko to zabijać. No chyba na myśli jestem może z jednego nawet. Dobra, oni się na mnie skupili. Nie, ażurują mnie. No zły, źli orkowie. Chodźcie, bo do kwasu podpadacie. No życie musi być prawie jak śmierć. Wy jesteście zieleni. Każdy wie o tym, że jak ktoś jest zielony, to ma przechlapane w życiu, bo jest zielony. Chyba, że ktoś... Nie, dobra. Jeżeli ktoś byłby kisielem, myślę, nie, dobra, to jest niemożliwe. Dobra, do kogo by porównać orków? W obliwie nie wygląda jak kisiel. Każdy wie, dobra, 6, 6 to nasi łuczniczy. A tu jeszcze jednego postawimy. To mamy wsparcie ogniowe naprawdę na wysokim poziomie. No i teraz nam zostało tylko łuczników trochę tutaj postawiać. Jestem gotów wypełnić twą wolę. No i takim sposobem będziemy kosić. Dobra, to tu nie za bardzo nie ma miejsca, więc dobra, damy tutaj. Okej, tego tutaj może usuniemy, bo ten tutaj ustawiliśmy go trochę w miejscu. Okej, tutaj, ślicznie. I uwalniamy hordę. Tak, stamtąd przyjdą pewnie. A myślałem, że mogę chyć to stamtąd. O nie, teraz... O, teraz ze wszystkich stron atakują. O Boże, ale tam jest. Musimy spowodować to, żeby wszyscy łucznicy atakowali stronę tamtą. Oni wszyscy tkują powietrze, ale dobra. Też ładnie ich wykończą, bo tutaj atak powietrza jest na razie bardzo mało zbudowany. A to mnie bardziej denerwuje. Okej. Niedobitki zostały. Łucznicy i chłop cholernie, naprawdę cholernie superowo dziesiątkują. To jest takie już niby dobitki tych orków. Po prostu oni zanim dojdą, to są zmierzeni. Sami zobaczcie, jak to oni ładnie koszą. Ja tutaj nieliczne przetrzymuję jednostki. Okej. Więcej tego typu pułapek będzie mile widziany. Na przykład nawet tam. O, tutaj, w tym miejscu, bo ich trochę się kisiło tutaj. Ja nie lubię, jak się kiszą te otwory. Okej. O, haha. Mają ogry! Nie. O nie, te wielkie gubienka. Ja ich nie lubię. Okej. Ja to zbyt blisko. Mają ogry. Ogry też nie wytrzymają próby czasu. Okej, teraz trochę trudniej. Okej,
Dobra, ledwo nam się udało go zabić. Chyba dwa te małe skrzykacze weszły do tego. Tak, to mamy w ogóle. Weźmy to może gdzieś dajmy tutaj. Na przykład, bo teraz miejsce sobie było. Tak, tutaj mamy trochę problemy, więc trzeba trochę więcej tych przestać pułapek. Tego typu. Kto chce więcej pułapek? Kto chce więcej pułapek? Fruwajki! Nie, fruwajki. Haha, fruwajki są tak słabe, że poświecą. Boże, ale orku. Patrz, jaki to jest ostrzał, dosłownie to jest helmowy jar. O nie, to wielki gówno. No bo ja nie hecytowałem go, dlatego on taki silny był. A nie, to wielkie dźwięka. Dźwięka, dobra, to nie były dźwięka, to już jest słabe. Ej, to jest słabi. Ja dobra, to jest dosłownie armia partyzancka, dosłownie orkowie są tak rozgramiani przez takie hordy strzelców, że musieli tutaj mieć z 5 ogrów, żeby pewnie pokonać. Choć przyznam, że ten ogr to Hermideru zrobił. No i rzeki są dostępne fala? No nie, ty. Aha. Opa. No, wygraliśmy ponownie. Dostanę punktów. Dobra. 3. Ale przyznam tak. Bardzo fajnie się bawiłem. Superowa mapa, superowa gra. Jeszcze raz ją polecam. To byłby koniec. Ja się z wami żegnam. Nie zobaczmy, co ma tu. Co tu mamy? A to jest ta pułapka, ciśnienie, ona nie jest taka dobra, bo mówię. Okej. To byłby koniec. No i pozdrawiam.